Zapraszamy do przesłuchania podcastu Stanisława Obirka i Artura Nowaka Kryminalna historia kościoła. Twórcy obrazują różne oblicza patologii w kościele katolickim. Tysiące innych wciągających podcastów i produkcji audio znajdziesz w aplikacji Empik Go. Empik Go prezentuje Kryminalna Historia Kościoła. Stanisław Obirek i Artur Nowak. Kryminalna Historia Kościoła to porażające obrazy, które namalowało życie w tej patologicznej instytucji. Niszcząc od wieków jednostkę, establishment kościelny perfidnie odwołuje się do instancji nadprzyrodzonej. Kiedyś niepokorni płonęli na stosach, dziś wyklucza się ich w bardziej humanitarny sposób. Władza, posłuszeństwo i afirmacja cierpienia to wypracowane od setek lat strategie zarządzania. Tą wielką korporacją, mającą służyć interesom upasionej hierarchii. Szkodliwa encyklika Humane Pawła VI. Kulisy jej powstania i burzliwa recepcja. Rozmowy o współczesnym katolicyzmie często zaczynamy od Soboru Watykańskiego II, który jest dość zgodnie traktowany jako przełom w historii Kościoła. Jest w tym twierdzeniu sporo racji. Zwraca się uwagę na dwie sprawy: radykalną zmianę w stosunku do innych wyznań chrześcijańskich i innych religii oraz na przywrócony prymat ludzkiego sumienia. Ta pierwsza sprawa została omówiona w dekrecie o ekumenizmie i w deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, a ta druga jest obecna we wszystkich dokumentach soborowych. W miejsce wrogości i uprzedzeń wkroczyła życzliwość i postawa dialogu. Szczególnie istotna okazała się deklaracja o wolności religijnej, inaczej też nazywaną o godności ludzkiej. Chodzi o to, że każdy człowiek, również katolik, ma prawo do wyboru swojej drogi życiowej, nawet gdyby to była droga niewiary, i Kościół te wybory powinien uszanować. Nie chcemy wchodzić w to, jak te sprawy wyglądają w praktyce. W każdym razie taka jest teoria, i jeśli ktoś uważa się za katolika, to ta teoria powinna być jego filozofią życiową. Oznacza to również wykluczenie jakiegokolwiek przymusu w sprawach wiary, również ze strony księży, biskupów. A nawet papieży. Jest to o tyle istotne, że stanowi reakcję na postawę Kościoła katolickiego, jaka doszła do głosu w XIX wieku. Otóż, jak wiadomo, w 1870 roku na Soborze Watykańskim I został ogłoszony dogmat o nieumylności papieża. Właśnie ten dogmat, a zwłaszcza jego fundamentalistyczne interpretacje, dały asumpt premierowi Wielkiej Brytanii, Williamowi Gladstone'owi do ogłoszenia pamfletu, w którym kwestionował lojalność katolików wobec władzy politycznej. Jego rozumowanie było logiczne: skoro papież jest nieumylny i nakazuje pod grzechem określone zachowania, to musi to prowadzić do konfliktu z lokalną władzą polityczną. Na ten zarzut odpowiedział kardynał John Henry Newman książką zatytułowaną O sumieniu chrześcijańskim. Przede wszystkim Newman przywraca właściwe proporcje samemu dogmatowi o nieomylności papieskiej, wskazując na minimalny wpływ papieża na życie codzienne katolików. Pisze bowiem, Papież w tak znikomym stopniu w całym owym systemie teologii moralnej, która pospołu z sumieniem kieruje naszym życiem, że dla nas, prywatnych obywateli, ciężar tej integracji jest absolutnie niezauważalny. Być może, zważywszy na dzisiejsze doświadczenia, należałoby dodać, powinno być niezauważalne. Jest wszak zupełnie inaczej. To właśnie nauczanie papieskie zdaje się określać poglądy, nie tylko religijne, ale i moralne w większości wiernych Kościoła katolickiego i ma w tym swój udział właśnie dogmat o nieomylności. Jak wyjaśnia historyk Soboru John O'Malley. Dogmat tylko teoretycznie niczego nowego nie wnosi do tradycyjnej doktryny katolickiej, gdyż w praktyce zarówno papież, jak i wielu teologów katolickich dostrzegło w nim okazję do podkreślania wagi nauczania papieskiego. Tymczasem, powołując się na niezmienną tradycję teologii katolickiej, Newman stwierdza: Wydaje się wobec tego, że istnieją ekstremalne sytuacje, w których sumienie może kolidować ze słowem papieża. Należy wówczas słuchać głosu sumienia, a nie papieża. Dzieje się tak, gdyż to właśnie indywidualne sumienie jest najwyższą instancją, która ostatecznie określa naszą godność, powiada Newman. Sumienie jest pierwotnym namiestnikiem Chrystusa, prorokiem w swoich doniesieniach, monarchą w swojej stanowczości, kapłanem w swoich błogosławieństwach i klątwach. A nawet gdyby wieczne kapłaństwo w całym kościele przestało istnieć, w nim zasada kapłaństwa pozostałaby, aby rządzić. Krótko mówiąc, zdaniem Newmana, gdyby papież przemówił przeciwko sumieniu w prawdziwym znaczeniu tego słowa, popełniłby czyn samobójczy, podcinałby gałęzie drzewa, na którym siedzi. Tak więc, jeśli doktryna o sumieniu ma być stosowana konsekwentnie, to nawet w przypadku, gdyby było ono źle czy błędnie ukształtowane, katolik powinien iść za jego głosem, gdyż to właśnie Posłuszeństwo swojemu sumieniu decyduje o zbawieniu lub potępieniu. Zacytujmy raz jeszcze kardydała Newmana, który pisze, że nawet jeśli człowiek z własnej winy trwa w błędzie, musi nadal błędnie postępować, ponieważ szczerze wierzy, że błąd ten jest prawdą. Warto w tym kontekście przypomnieć definicję wolności sformułowaną przez Lorda Actona, jednego z najwybitniejszych historyków katolickich. Był on jednym z głównych przeciwników ogłoszenia dogmatu o niemylności papieża. Wtedy to właśnie Ekton napisał w liście do przyjaciela, że każda władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. I to był jego komentarz do dogmatu, który przyniósł wiele szkód, a żadnego pożytku. Co ciekawe jednak, sam Ekton nie zerwał z kościołem i podobnie jak kardynał Newman robił wszystko, by wytłumaczyć sensowność tego dogmatu. O wolności zaś pisał tak. Przez wolność rozumiem stan gwarantujący każdemu człowiekowi w czynieniu tego, co uważa za swój obowiązek, przed presją władzy, większości, obyczaju i opinii. Państwo ma prawo wyznaczać obowiązki i określać granice między dobrem a złem tylko w sferze bezpośrednio go dotyczącej. To oczywiście bardzo cieszy, że w katolicyzmie już w XIX wieku były tak światłe umysły jak Newman i Acton. Dzisiaj, na początku XXI wieku, widzimy, że Kościół katolicki naprawdę bardzo się zmienił i na całym świecie te dwie zasady szacunku wobec innych religii i wobec wolności sumienia są przeważnie respektowane. Mniej zdajemy sobie sprawę, że ten sam sobór. Sobór watykański II jest przyczyną jednej z największych tragedii katolików w drugiej połowie XX i w pierwszych dekadach XXI wieku. Chodzi o stosunek tej instytucji do antykoncepcji i w ogóle do swoistej obsesji na punkcie ludzkiej seksualności, a ich świat mógł przecież wyglądać zupełnie inaczej. Katolicy mogli się pogodzić z największymi zdobyczami współczesności, jak chociażby możliwość regulacji ludzkiej rozrodczości, cieszyć się własną seksualnością bez popadania w poczucie winy z powodu narzuconego przez księży negatywnego stosunku do cielesności w ogóle. Wiele wskazywało na to, że było to możliwe. Niestety tak się nie stało. Przyczyna jest jedna. To encyklika Humane Vitae ogłoszona w 1968 roku przez papieża Pawła VI. Jest to dokument traktujący właśnie o ludzkiej rozrodczości, w tym również o środkach antykoncepcyjnych. By w pełni zdać sobie sprawę z tragizmu sytuacji, trzeba sięgnąć do genezy tego dokumentu. Otóż już w czasie soboru. Pojawił się postulat, by Kościół zmienił swój stosunek do ludzkiej seksualności i by opowiedział się za prawem do świadomego i dobrowolnego decydowania o swojej rozrodczości. Mówiąc wprost, pojawiły się głosy, że akceptacja antykoncepcji jest zgodna z ludzką racjonalnością, a nawet nie ma w tym nic grzesznego. Sprawa budziła spore emocje, więc papież Paweł VI zdecydował, że zajmie się tym specjalna komisja i w oparciu o jej ustalenia on sam wyda stosowny dokument. Tak też się stało. W 1968 pojawiła się encyklika, ale jej treść nie odpowiadała temu, co ustaliła powołana przez papieża komisja. Większość jej członków opowiedziała się bowiem za dopuszczeniem antykoncepcji. Dlaczego papież tę opinię zlekceważył i opowiedział się przeciw jej ustaleniom? To jest pytanie: dlaczego tak się stało? Na to pytanie odpowiedziało już wielu kompetentnych historyków i teologów. Przewijającym się argumentem było przekonanie papieża, że akceptacja antykoncepcji byłaby niezgodna z tradycją kościoła i sprzeczna z jego dokumentami. Ewentualna zgoda na antykoncepcję mogłaby wzbudzić wiernych przekonanie, że Kościół jest omylny, skoro zmienia zdanie w tak fundamentalnej sprawie. W istocie w przypisach Humane Vitae widzimy odniesienia do wielu dokumentów kościelnych, w tym zwłaszcza do encykliki papieża Piusa XI Casti Konubi z 1930 roku. W istocie w tym dokumencie i wielu innych nie dopuszcza się regulacji poczęć. Jednak pojawiły się też głosy wskazujące na to, że Kościół wielokrotnie zmieniał zdanie w wielu innych sprawach i nikt z tego powodu nie czyni mu zarzutu, że jest omylny, tylko zbiera pochwały za to, że potrafi dostosować się do zmian cywilizacyjnych. Dotyczy to na przykład akceptacji teorii kopernikańskiej czy teorii ewolucji opracowanej przez Karola Darwina. Jednak te zdroworozsądkowe argumenty się nie przebiły. I zwyciężył tępy dogmatyzm. Oto najbardziej bulwersujące fragmenty encykliki Humanewite z 1968 roku, który przyczyniła się do największych w najnowszej historii katolicyzmu podziałów między katolikami. Na początku znajdujemy pozorne zrozumienie dla stawianych współcześnie pytań, które są przywoływane tylko po to, by zaraz stwierdzić ich niezgodność z nauką kościelną. Czy nie należałoby sądzić, że dążenie do mniejszej płodności, ale za to bardziej racjonalnej, może z aktów fizycznie obezpłodnionych uczynić etycznie dozwolonym i mądrym ograniczanie urodzin? Innymi słowy, czy nie wolno mniemać, że prokreacja jako cel odnosi się raczej do całości życia małżeńskiego niż do jego poszczególnych aktów? Prócz tego stawia się pytanie, czy ze względu na większe poczucie odpowiedzialności, jakim się odznaczają współcześni ludzie, nie nadszedł już czas, aby zadanie przekazywania życia powierzyć raczej ich rozumowi i woli, aniżeli określonym procesom ich organizmów? Mowa jest o wynikach pracy komisji które nie zadowoliły papieża, i dlatego zwrócił się do biskupów, by wyrazili swoje zdanie. I to właśnie oni zdecydowali, że proponowane rozwiązania są niezgodne z kościelną tradycją. Jednakże wnioski, do których doszła komisja, nie mogły być uznane przez nas za pewne i definitywne, ani też nie mogły zwolnić nas z osobistego obowiązku rozważania tego doniosłego problemu. Stało się tak między innymi z tego również powodu, że w łonie komisji nie osiągnięto pełnej zgody co do proponowanych zasad moralnych, szczególnie zaś dlatego, że przedłożono pewne środki i metody rozwiązania zagadnienia niezgodne z moralną nauką o małżeństwie, głoszoną z niezmienną stanowczością przez nauczycielski urząd kościoła. I tu pojawiają się dwa najbardziej problematyczne pojęcia w tekście encykliki. Mianowicie pojęcie prawa naturalnego i objawienia. Zarówno jedno, jak i drugie ma swoją długą tradycję w doktrynie kościelnej i zostały one w świetle współczesnych odkryć zakwestionowane. Jednak Kościół uparcie się ich trzyma i twierdzi, że jego nauczanie jest nieomylne i że służy dobru człowieka, a przede wszystkim jego zbawieniu. Zobaczmy, jak to w praktyce wygląda. Wspomniane problematyczne prawo naturalne jest dla autora encykliki głównym powodem w odrzuceniu racjonalnych argumentów komisji. Jednak nawet przyjmując prawo naturalne jako regulujące płodność człowieka, dokument papieski popada w sprzeczność nie do przeskoczenia. Stosunki, przez które małżonkowie jednoczą się w sposób intymny i czysty. I przez które przekazuje się życie ludzkie, są, jak to przypomniał niedawno Sobór, uczciwe i godne. Nie przestają być moralnie poprawne, nawet gdyby przewidywano, że z przyczyn zupełnie niezależnych od woli małżonków będą niepłodne, ponieważ nie tracą swojego przeznaczenia do wyrażania i umacniania zespolenia małżonków. Wiadomo zresztą z doświadczenia, że nie każde zbliżenie małżeńskie prowadzi do zapoczątkowania nowego życia. Bóg bowiem tak mądrze ustalił naturalne prawa płodności i jej okresy, że już same przez się wprowadzają one przerwy pomiędzy kolejnymi poczęciami. Jednakże Kościół, wzywając ludzi do przestrzegania nakazów prawa naturalnego, które objaśnia swoją niezmienną doktryną, naucza, że konieczną jest rzeczą, aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie do przekazywania życia ludzkiego. Nawet przy dużym wysiłku i dobrej woli nie sposób zrozumieć, dlaczego papież z jednej strony Przyjmuje do wiadomości, że nie każdy stosunek seksualny kończy się poczęciem nowego życia, a z drugiej strony podkreśla konieczność otwarcia się na to nowe życie przy każdym stosunku. Dzieje się tak dlatego, żeby nie zaakceptować świadomego macierzyństwa, które jest możliwe nie tylko przy uwzględnieniu rytmów naturalnych okresów płodności kobiety, ale również przy zastosowaniu antykoncepcji. By utrzymać dogmatyczne rozwiązania, papież poświęca logikę. Szczególnie dziwacznie brzmią argumenty łączące środki koncepcyjne z moralnością. Uczciwi ludzie mogą nabrać jeszcze mocniejszego przekonania o tym, jak bardzo uzasadniona jest nauka, którą Kościół w tej dziedzinie głosi. Jeśli zwrócą uwagę na następstwa, do jakich prowadzi przyjęcie środków i metod sztucznego ograniczania urodzeń, niech uprzytomnią sobie przede wszystkim, jak bardzo tego rodzaju postępowanie otwiera szeroką i łatwą drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów. Należy również obawiać się i tego, że mężczyźni, przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek dla kobiet i lekceważąc ich psychofizyczną równowagę, sprowadzą je do roli narzędzia służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy, a w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku i miłości towarzyszki. Życia. Trudno powyższe dywagacje określić inaczej, jak paternalistyczne z jednej strony i infantylne z drugiej. Warto jeszcze dodać, że zarówno autor encykliki, papież Paweł VI, jak i jego główni doradcy, czyli biskupi i członkowie Kurii Rzymskiej, nigdy nie stykali się z codziennymi problemami y, małżeństw wielodzietnych. Więc dziwi pewność, z jaką się wypowiadali na ten temat, który był im zupełnie obcy. Gdyby encyklika Humane Vitae pozostała wewnętrznym dokumentem kościelnym, można by przejść obok niej do porządku dziennego. Jednak problem polega na tym, że dla niektórych episkopatów lokalnych, jak na przykład dla polskiego, stała się wyznacznikiem prawowierności katolickiej. W innych w których biskupi uważnie wsłuchiwali się w głosy świeckich, ten dokument stał się powodem dorosnących napięć i podziałów. Słuchasz podcastu Kryminalna Historia Kościoła, a tysiące innych wciągających podcastów i produkcji audio znajdziesz w aplikacji Empik Go. Z kodem SPOWIEDŹ możesz korzystać z Empik Go za darmo przez 30 dni. Kod ważny do 30 marca 2023 roku. Szczegóły promocji znajdziesz w opisie podcastu. Właśnie dlatego przedstawiamy konsekwencje tej decyzji i wspominamy o możliwych przyczynach oporu papieża wobec proponowanych zmian. Jednym z najgorliwszych przeciwników antykoncepcji był polski hierarcha kardynał Karol Wojtyła. Dzisiaj wiemy, że największy wpływ miała na niego w tej sprawie Wanda Płtawska. Żeby zrozumieć Rolę Wandy Pultawskiej trzeba sięgnąć do początków ich długiej, trwającej do końca życia Karola Wojtyły przyjaźni. Wodaj najbardziej szczegółowym, choć pewnie dość subiektywnym zapisem relacji Wojtyły z Pultawską jest wydany w 2009 roku opasły tom Beskidzkich Rekolekcji, dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Pultawskich. Tam właśnie znajduje się bogata dokumentacja wpływu pułtawskiej na pojmowanie przez Wojtyłę ludzkiej seksualności, w tym na jego podejście do antykoncepcji. To wszystko działo się w Krakowie w latach 60. i 70. Wiadomo, że w otoczeniu krakowskiego biskupa było wiele osób, które na temat ludzkiej seksualności i antykoncepcji miało odmienne od pułtawskiej zdanie. Niestety, jak nam dzisiaj niektóre z nich mówią, Wojtyła nigdy ich o te sprawy nie pytał. Jedną z tych osób jest Halina Bortnowska. Jej ocena Karola Wojtyły jest bardzo wysoka. Uważa bowiem, że w odróżnieniu np. od Stefana Wyszyńskiego, biskup krakowski naprawdę chciał wprowadzić zmiany w kościele zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II. Potrafił też słuchać swoich doradców, w tym ludzi świeckich. Jednak... Również dla Bortnowskiej jest rzeczą niezrozumiałą, dlaczego akurat w sprawach ludzkiej seksualności korzystał z porad pułtawskiej, która nie miała dobrej opinii w środowisku znak z powodu jej ekstremalnych opinii. To właśnie ten katolicki miesięcznik, bardzo zasłużony w popularyzacji dokumentów soborowych, odmówił publikowania tekstów pułtawskiej, gdyż zarzucano jej naruszanie etyki zawodowej. Wiadomo, że Półtawska prowadziła zakrojone na szeroką skalę poradnictwo seksuologiczne, a jej poglądy nie miały wiele wspólnego z ustaleniami nauki. Co więcej, była zapraszana do seminariów duchownych właśnie jako ekspertka. I jak wiemy od wielu byłych seminarzystów, którzy byli przez nią diagnozowani, jej ekspertyzy były wątpliwej jakości. Tym bardziej. Zadziwia bezgraniczne zaufanie, jakim obdarzył Płtawską Karol Wojtyła. Można powiedzieć, że problem był lokalny, dopóki Wojtyła był biskupem. Stał się jednak problemem globalnym, gdy zaczął doradzać najpierw jako kardynał Pawłowi VI, a potem, gdy w 1978 roku został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Jak wiadomo, imię dla każdego papieża było swego rodzaju programem ideowym. W tym przypadku Wojtyła deklarował, że chce kontynuować politykę swoich trzech bezpośrednich poprzedników: Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I. Ten pierwszy dał się poznać jako odważny papież. Jan XXIII zwołał sobór w Watykański II. Wspierał nadto tych wszystkich teologów, którzy przez Piusa XII konserwatywnego niezwykle papieża byli marginalizowani a nawet wskazywani na milczenie potem był Paweł VI który kontynuował dzieło swojego poprzednika i choć był człowiekiem słabym niezdolnym do podejmowania wizjonerskich decyzji to powstrzymywał się przed zdecydowanym potępieniem tych biskupów i teologów którzy mieli odmienne od niego zdanie krótki pontyfikat Jana Pawła I nie pozwala na zbyt daleko idące wnioski ale na pewno papież albino luciani zostanie zapamiętany jako ten który powiedział że bóg jest nie tylko ojcem ale i matką otwierając szerokie perspektywy nowej refleksji teologicznej wiemy skąd inąd że nie był jednoznacznym entuzjastą encykliki Humanewite. Można powiedzieć, że Karol Wojtyła wprowadził bardzo mocną korektę do programu swoich poprzedników. W porównaniu do Jana XXIII wypowiadał zdecydowaną walkę teologom, którzy chcieli rozwijać i kontynuować najbardziej twórcze intuicje soborowe. Natomiast promował teologów i mianował biskupów, którzy wiernie powtarzali jego konserwatywne poglądy. W porównaniu z Pawłem VI – nie był zdolny do tolerowania odmiennych stanowisk i rozwiązań, tylko skazywał na milczenie jednych i pozbawiał możliwości nauczania innych. Wreszcie, w przeciwieństwie do Jana Pawła I, opowiedział się za tradycyjnym i fundamentalistycznym nurtem w teologii, blokującym wszelką żywą debatę w kościele. Nie chcę otwierać dalszych możliwych porównań z następcami Benedykta. XVI i Franciszkiem. Zauważmy tylko, że jego teologiczne inspiracje omijały szerokim łukiem wiodące ośrodki teologiczne i ograniczały się do tak wątpliwych doradców jak Wanda Pułtawska w sprawach ludzkiej seksualności. Zaś jego wizja kościoła była naznaczona z jednej strony polskim romantyzmem, z domieszką mesjanizmu, a z drugiej z objawieniami schorowanej zakonnicy Faustyny Kowalskiej której zdrowie psychiczne było diagnozowane przez ekspertów psychiatrycznych jako odstępujące od przyjętych norm. I właśnie o tym chcemy opowiedzieć. Otóż Jan Paweł II w Wigilię 1978 roku napisał własnoręcznie niezwykły wprost w swojej wymowie list. Jego faksymile można przeczytać we wspomnianej książce "Beskiskie rekolekcje, w którym dał dobitny wyraz temu, jak wiele zawdzięcza Wandzie Półtawskiej to, co w nim czytamy. Byłaś i nadal pozostajesz moim ekspertem osobistym od dziedziny Humanewite. Tak było od dwudziestu z góra lat i to należy nadal utrzymać. Dalej papież tłumaczy, jak będą wyglądały nowe obowiązki jego doradczyni. W kontekście owego eksperta. Wchodzą różne sprawy, którymi de facto się zajmowałaś i na których się znasz: problem etyczny regulacji poczęć, wychowanie młodzieży do miłości, medycyna pastoralna. Funkcja zaś mojego eksperta polegałaby na śledzeniu i referowaniu tego, co się dzieje w tej dziedzinie w świecie i w Polsce. Naszym zdaniem to zupełnie niezwykłe wyznanie młodego wówczas papieża z Polski. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej został na papieża wybrany. Kluczową sprawę dla życia miliarda katolików, ich przywódca decyduje w rozmowach nie z ekspertami, nie z teologami, nawet nie z biskupami, tylko z doradczynią, którą najbliższe otoczenie uważało za psychicznie niestabilną. A jej poglądy za radykalnie odbiegające od zdrowego rozsądku. A przecież w 1978 roku, a więc 10 lat po opublikowaniu feralnej encykliki Humane Vitae, powstała cała biblioteka fachowej literatury wskazującej na zapóźnienie doktryny katolickiej wobec dynamicznie rozwijającej się nauki. Jan Paweł II nie tylko całkowicie ją zignorował, ale od chwili wstąpienia na tron papieski rozpoczął systematyczną czystkę teologów i biskupów, którzy nie zgadzali się z jego wizją ludzkiej seksualności. A przecież już wtedy było wiadomo, że to właśnie z powodu tej encykliki kościoły opustoszały. Już 30 lipca, a więc. Kilka tygodni po ogłoszeniu Humanewite, New York Times opublikował apel, podpisany przez ponad 200 teologów pod znamiennym tytułem przeciw encyklice Humanewite. Nauczanie Pawła VI, który poddał się sugestii grupy krakowskiej, odrzuciły episkopaty kolejno Belgii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, właściwie cał całego demokratycznego świata. Protesty rozlały się więc po Europie Zachodniej i po obu Amerykach. Tylko Kościół Polski, oddzielony wówczas żelazną kurtyną, triumfował, że prawdziwa doktryna katolicka została uratowana pod naporem rozpasanej, konsumerystycznej kultury użycia. Już wtedy dało się odczuć, że jest to Kościół peryferii, niechętny człowiekowi i jego dążeniu do szczęścia. Oczywiście Karol Wojtyła nie był odosobniony w swoim teologicznym konserwatyzmie. Jego poglądy podzielał cały ówczesny episkopat polski na czele z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Niemniej jednak to właśnie Wojtyła dostarczał najbardziej, w cudzysłowie przekonujących argumentów za utrzymaniem rygorystycznej doktryny. Dzisiaj już wiemy, że te argumenty czerpał nie z teologicznych dyskusji z etykami z innych krajów, ale z rozmów ze swoim prywatnym ekspertem, którym była Wanda Półtawska. Tak jak wcześniej mówiliśmy, połączyła ich niechęć do cielesności, do radości i seksu. To ich cementowało do końca życia. To bardzo znamienne. Że ten dokument, a w zasadzie jego konsekwencje odczuwamy do dziś. Aborcja podzieliła Polaków, podzieliła katolików, w zasadzie wypędziła bardzo znaczącą grupę praktykujących katolików z kościołów zachodnich. W Holandii, w Belgii, katolicy po tym dokumencie masowo odchodzili z kościoła. Przyczyniła się również ten dokument do śmierci wielu niewinnych ludzi w Afryce. Mam na myśli, epidemię AIDS Nie dyskutujemy w tej chwili o osobistej świętości i heroiczności zachowań Karola Wojtyły. Problem polega na tym, że swoje praktyki estetyczne rodem ze średniowiecza chciał narzucić całemu kościołowi, a jeśli ktoś miał zastrzeżenia, czy wręcz je odrzucał, był przez polskiego papieża bezpardonowo pozbawiony stanowisk, prawa nauczania, a ostatecznie skazywany na milczenie. Pozostawiamy kwestię otwartą, czy takie zachowanie jest do pogodzenia ze wspomnianą przez nas na początku radykalną zmianą, jaka dokonała się w katolicyzmie rzymskim na Soborze Watykańskim II. Jak przypomnieliśmy ojcowie soborowi, przywrócili prymat sumienia i prawo do decydowania o sobie każdemu człowiekowi również w sprawach religijnych. Było to nawiązanie do najlepszych tradycji katolicyzmu świętego kardynała Johna Gogherego Newman'a który w swojej książce, sumienie chrześcijańskie, pisał, że obowiązkiem katolika jest kierować się własnym sumieniem, nawet wtedy, gdy każe odrzucić nauczanie papieskie, o czym mówiliśmy na początku. Niestety, ta tradycja nigdy nie była częścią światopoglądów Jana Pawła II, który utożsamiał katolicyzm z własnym poglądem na świat. Nie wiemy, dlaczego tak się stało. Być może jakąś odpowiedź możemy znaleźć w jego biografii i w tym, że znał doświadczenie, tylko konfrontacyjny światopoglądów. Taki był przecież faszyzm, komunizm i tak działa autorytarnie Kościół katolicki. Obcy mu był duch dialogu i mozolnego wypracowywania stanowiska, które odpowiadało na nowe wyzwania współczesności. Nie wiemy też, czy zanim skierował swoje kroki ku państwu, poznał radość seksualnego wymiaru życia. Jednak Cena za tak pojmowaną świętość jest płacona przez nas do dzisiaj. Najpierw on sam, gdy stawał się coraz bardziej osamotniony w swym moralnym rygoryzmie i fundamentalizmie, a potem ci wszyscy, którzy z powodu tej doktryny popadli w poczucie winy. Naszym zdaniem czas najwyższy, by z tym skończyć. Wróćmy jeszcze na koniec do toksycznego związku Wandy Półtawskiej z Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II. Jak nam się wydaje, ten związek i tak silną więź cementował pewien mit. Wojtyła głosił teorię, zgodnie z którą pewni ludzie doświadczają dobra, ponieważ inni ludzie umożliwiają to dobro przez swoje cierpienie. Był przekonany, co wyznał księdza Adamowi Bonieckiemu, że ważne wydarzenia z jego życia mają związek z cierpieniem jego bliskich. Miał... Nie cierpieć podczas wojny, bo cierpiała za niego w obozie koncentracyjnym jego przyjaciółka banda pułtawska. To ciekawe, biorąc pod uwagę, że z półtawską spotkali się po wojnie w połowie lat 50. Ona była zagubiona po obozowych doświadczeniach, a on młodym księdzem, spowiednikiem w Kościele Mariackim przy rynku krakowskim. To właśnie w nim odnalazła pułtawska nie tylko spowiednika i kierownika duchowego, ale również powiernika swojej najbardziej intymnych przemyśleń. A on ze swej strony odnalazł w niej prawdziwie bratnią czy siostrzaną duszę, przed którą nie miał tajemnic. Tak przynajmniej ta relacja wygląda w świetle tych listów opublikowanych już po śmierci Wojtyły, ale za jego zgodą. Niektórzy powątpiewają, czy w istocie była to relacja tak wyjątkowa i nie mamy na myśli osobistego sekretarza Jana Pawła II, kardynała Stanisława Dziwisza, który wyraźnie był o tę relację szczególnie zazdrosny. Na przykład Halina Bortnowska uważa, że był to rodzaj toksycznego uzależnienia osoby zagubionej. Jedno jest pewne: oboje doświadczali podobnych lęków. W jednym z wywiadów półtaska podkreślała ich niezgodę na współczesność oraz współodczuwalną traumę. Mówiła: Proszę pamiętać, że nasze pokolenie, jesteśmy niemal z tego samego roku, obserwowało na przestrzeni lat degradację rodziny w świecie, a w Polsce w szczególności. Za naszego życia zaczęło się od zalegalizowania przez państwo rozwodów, czego wcześniej nie było, następnie aborcji. Później zezwolono na antykoncepcję, eutanazję, zapłodnienie in vitro. Ten katalog spraw tak różnych jak zapłodnienie in vitro, czy antykoncepcja z jednej strony i aborcja i eutanazja z drugiej, pokazuje wielkie zagubienie nie tylko Półtazkie, ale i Wojtyły. Przecież in vitro jest jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych, które umożliwia spełnienie marzeń o własnym potomstwie ludzi skazanych przez naturę na bezpłodność. Jak można w tym widzieć źródło grzechu? A jednak widać można. Nazwaliśmy y, tę socjalizację Wojtyły przez y, półtaską jako patologiczną i absolutnie się z tego nie wycofujemy. Okazuje się, że papieska ekspertka do spraw humalewite ma osobliwe poglądy również na współżycie seksualne. Naszym zdaniem to porażające, co po dziś dzień opowiada ta kobieta o kobietach, które wchodząc w relacje intymne przed małżeństwem mają nieszczęśliwie tkwić w grzechu śmiertelnym, kiedy stygmatyzuje dzieci nieślubne, brzmiąc, że związki przedmałżeńskie to rozsadnik chorób wenerycznych. Czystość małżeńska to według Półtaskiej Najważniejszy okres w życiu, a nieznane w jej młodości słowo seks zniszczyło tajemnicę, bo jak mówi Półtaska, Półtaska, nagość ma być darem dla jej męża, który ją zobaczy i zachwyci się. Wiele mówi o stosunku Jana Pawła II wobec nadużyć seksualnych, pogardliwy stosunek Półtaskiej do młodzieży w trakcie jednego z wykładów, kiedy mówiła: "Jest zbrutalizowanie świata, poniżanie godności człowieka, godności kobiety" Która się daje poniżać, która wręcz domaga się tego poniżenia, jest traktowana jak laleczka. Być może należałoby mówić nie tyle o patologii takiego myślenia, ile o skrajnym rygoryzmie, jednak gdy taka postawa staje się ideologią potężnej instytucji, o globalnym zasięgu, jaką jest rzymski katolicyzm, to łatwo zbliżyć się do rozwiązań sprzecznych zdrowym rozsądkiem po prostu. Nie chodzi przy tym tylko o problem teoretyczny, ale o praktyczne konsekwencje narzuconych przez autorytet papieża koncepcji seksualności, która jest całkowicie oderwana od codziennego doświadczenia większości ludzi, w tym również katolików. Nie dziwi więc, że lokalne kościoły zachodnie dobrze zapamiętały traumę związaną z recepcją encykliki Pawła VI Humane Vitae, który drakońskie nauczanie w sprawie antykoncepcji skutecznie wypędziło miliony wiernych z Kościołów. Hierarchowie na zachód od odry nie chcą tej lekcji powtórzyć. To właśnie dlatego dochodziło do coraz ostrzejszych konfliktów między Janem Pawłem II a lokalnymi episkopatami, które próbowały wdrażać naukę soborową w codziennej praktyce. Oznaczało to coraz uważniejsze wsłuchiwanie się w głos ludzi. Niestety, ta praktyka została w 1978 roku brutalnie przerwana. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wdrażania nowej, opartej na drastycznej i rygorystycznej doktrynie moralnej, było narzucanie biskupów podzielających poglądy Jana Pawła II i jego konserwatywnego w dużym stopniu polskiego otoczenia. O tym, jak to odbywało się na Przestrzeni tego długiego pontyfikatu między 1978 roku do 2005 roku opowiemy następnym razem. Wskażemy tylko, że Jan Paweł II nie tylko lekceważył odmienne poglądy na temat ludzkiej seksualności w Kościele ale systematycznie przeprowadzał czystki w szerogach teologów i biskupów. Zastanowimy się też nad konsekwencjami tej polityki dla kondycji dzisiejszego katolicyzmu w skali globalnej. Na koniec chcemy podkreślić jedno. Mówiąc o szkodliwości encykliki witej i wpływie na jej treść Karola Wojtyły, nie walczymy z moralnością katolicką, ale wskazujemy na jej twórczy potencjał, który przez polskiego papieża został zaprzepaszczony. W naszym przekonaniu Kościół mógł być dzisiaj w innym miejscu, gdyby tej encykliki z 1968 roku nie ogłosił Paweł VI i gdyby przez swój długi pontyfikat, powtórzmy od 1978 aż do 2005 roku Jan Paweł II nie uczynił jej główną podstawą swojego nauczania. Widzimy to, jak bardzo zmieniło się spojrzenie na katolicyzm od czasu, gdy stery w kościele objął papież Franciszek w 2013 roku. To właśnie argentyński papież już w swoich pierwszych wystąpieniach podkreślił, że kościół ma inne priorytety niż tylko aborcja i środki antykoncepcyjne. I ta zmiana perspektywy sprawiła, że coraz więcej katolików zaczyna dostrzegać problemy związane ze zmianami klimatycznymi, uchodźcami i rosnącym rozwarstwieniem społecznym. Szkodliwość humanewite polega na tym, że dla większości dzisiejszego kleru katolickiego, wychowanego przez Jana Pawła II, istnieje tylko jeden problem ludzka seksualność. Paradoks polega na tym, że ten sam kler jest źródłem zgorszenia dla wiernych dlatego, że nie jest w stanie przeżywać w sposób zdrowy własnej seksualności, czego wyrazem najboleśniejszym jest pedofilia kleru i jej tuszowanie przez większość biskupów. Jaki to paradoks swoją drogą że Jan Paweł II słyszał płacz, Zarodków, a nie widział tego brodu wokół siebie? I jeszcze jedna uwaga dla Jezusa w Ewangelii. Temat seksualności był tematem bardzo peryferyjnym. On tym się nie parał, zajmował się czym innym, szukał drugiego człowieka. Jeśli chcesz wiedzieć, jak działa system kościelny i dlaczego nieustannie generuje nadużycia, korupcję i skandale, posłuchaj też koniecznie audiobooka autorów podcastu Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim kościele. Książkę Stanisława Obirka i Artura Nowaka czyta Adam Bał. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Empik Go. Więcej odcinków tej serii, inne podcasty oraz tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Masz 7 dni za darmo. Z kodem spowiedź możesz korzystać z Empik Go za darmo przez 30 dni. Kod ważny do 30 marca 2023 roku. Szczegóły promocji znajdziesz w opisie podcastu. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.